ale zrobiłem tak, jak umiałem. Jeśli jeszcze mogę prosić o krótkie doprecyzowanie, jak pan minister ma na myśli zmiany legislacyjne, to rozumiem, że mówimy o ustawie o cudzoziemcach, czy jeszcze o jakichś dokumentach? Jeśli chodzi o kwestie dotyczące legislacji, to mamy do czynienia z kilkoma procesami. Po pierwsze, mamy do czynienia końcem, znaczy zakończeniem prac legislacyjnych na pierwszą ustawą, czyli ustawą przedłużającą do 30 czerwca status ochrony tymczasowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. On zakończył się, pan prezydent podpisał, skierował do Trybunału. Na początku stwierdził, że nie będzie kierował, ale później decydował o skierowaniu do Trybunału w trybie następczym. Prawo pana prezydenta oczywiście w pełni to uznajemy. Natomiast ustawa weszła w życie, jest dzisiaj, funkcjonuje. Ona ma bardzo krótki okres funkcjonowania, bo do 30 czerwca wątpię, żeby Trybunał się w tej sprawie wypowiedział do tego czasu. Natomiast bardzo mocno pracujemy dzisiaj już nad nowelizacją ustawy, która przyniesie nam dostosowanie instrumentów, które tam są dostosowane do obecnej sytuacji uchodźców wojennych z Ukrainy, ale również po pierwszych pracach spróbujemy tak zaszyć niektóre instrumenty, żeby one były w takim cudzysłowie zawieszeniu, że one nie są stosowane przez ten czas, ale gdyby nie daj Boże coś się stało na Ukrainie, to wtedy my będziemy je mogli uruchomić, można powiedzieć, bardzo prostym krokiem, tak żeby nie było sytuacji, w której to będziemy musieli bardzo szybko ustawiać kolejną ustawę, kiedy będzie sytuacja zwiększonej liczby uchodźców. Nie możemy tego scenariusza wykluczyć, dlatego robimy nowelizację na czas pokoju, w cudzysłowie takiego spokoju, który jest dzisiaj, natomiast z zaszytymi instrumentami, które będziemy starali się uruchamiać wtedy, kiedy, nie daj Boże, taka potrzeba by nastąpiła. To nie jest proste legislacyjnie mieć takie instrumenty w zawieszeniu, ale postaramy się to w taki sposób też legislacyjnie uzbroić, żeby to było jasne. Mam nadzieję, że pierwszy projekt tej nowelizacji będzie dostępny w ciągu najbliższego miesiąca i wtedy chcemy zrobić duży okrągły stół w tej sprawie. Tak? Znaczy chcemy zaprosić bardzo liczne organizacje, żeby na temat wypowiedzieć, ale kluczowa dla nas jest kwestia komunikacji, informacji, żeby... Przepraszam, rozpoczęły się zajęcia na uczelni. I to jest chyba efekt. Natomiast będziemy starali się to w taki sposób zrobić, żeby bardzo jasno komunikować te kwestie, żeby nikt nie był zaskoczony, że coś się wydarzy 15 czerwca, ludzie będą musieli w trybie taki alarmistyczny podejmować decyzje. Także już o kierunkowych zmianach, bez nawet jeszcze takiego legislacyjnego otoczenia tych sytuacji, będziemy starali się pokazać nowelizację ustawy kierunkowo, o kierunkach politycznych, żeby po prostu można było wszyscy się do tego przygotować. Tam też będzie z dużym prawdopodobieństwem zaszyte ścieżka legalizacyjna nie w ochronie tymczasowej, tak, a więc żeby można było, żeby osoby, które decydują się o tym, żeby pozostać w Polsce, żeby ta ochrona tymczasowa następowała, żeby wychodzić z ochrony tymczasowej na pobyt tymczasowy, ale również z takim nastawieniem, żebyśmy mieli argumenty w rozmowach różnego rodzaju międzynarodowych, że nadal to są osoby, które są uchodźcami lub uchodźcami wojennymi, tak, żeby to nie było to, że my nagle legalizujemy ileś osób i nie widzimy w ogóle, że to są kontynuacja procesu, znaczy wojny, która ma miejsce w Ukrainie. Dlatego musimy też to legislacyjnie sensownie opracować. A więc jak ona będzie zabierała różne tego typu pomysły po to, żeby dostosować do obecnej sytuacji, ale żeby ona była na tyle też przygotowana w taki sposób, że można było bardzo szybko uruchomić niektóre instrumenty, po prostu rozporządzeniem wtedy odpowiedniego ministra, który prawdopodobnie to będzie taki sposób, żeby uruchomić instrumenty zaszyte w ustawie. Druga procedura legislacyjna, która się toczy, to jest niebieska karta, czyli implementacja dyrektywy, która niestety jest spóźniona, ponieważ jakby poprzedni rząd nie pracował nad tą dyrektywą i my musimy podjąć bardzo szybkie prace nad implementacją tej dyrektywy z tego powodu, że w przypadku gdy Komisja Europejska wdroży postępowanie, znaczy zapyta, później wdroży postępowanie wdrożeniowe i tak dalej, to po prostu są środki finansowe, które byśmy musieli płacić z budżetu państwa. Jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby tą ustawę jak najszybciej do parlamentu skierować. Natomiast w związku z tym, że chcemy zrobić to w jednym kroku, to zawiera również jeden taki szeroki zakres działań, mianowicie udrożnienie procesu przedłużania tak naprawdę pobytów osób, które są już w Polsce, się znajdują, czyli tak zwany MOST-2, czyli ten system, który jest w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
po to, żeby odciążyć urzędy wojewódzkie, które są w kompletnej dzisiaj trudnej sytuacji. Często z ich winy, czasami nie z ich winy. To nie chcę rozstrzygać, kto jest odpowiedzialny za tą sytuację. Natomiast na pewno most będzie to ułatwiał. Natomiast musimy sobie również też zdać się z jednej sprawy, mianowicie my musimy, i to jesteśmy też w tym procesie, przejrzeć wszystkie procedury, które w ostatnich latach zostały wprowadzone, nie tylko i wyłącznie ustawowo, ale różnymi rodzajami działań, programami, które mieliśmy do miejsca. Tu chodzi o kwestie dotyczące, no, afera wizowa jest jednym z takich elementów, tak, ale również kwestie dotyczących wydawania zezwoleń na pracę przez wojewodów. Jednym z kamieni milowych KPO jest nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców. Ona musi też być w sposób bardzo mądry napisana z tego powodu, żeby skasować trochę tą patologię, z którą mieliśmy do czynienia. Niestety skala nadużyć jest bardzo, bardzo duża. Ona dotyczy nie tylko i wyłącznie wydawania wiz, ale również pozwoleń na pracę, zezwoleń na pracę. Osoby, które mają polskie dokumenty, są ujawniane na przykład w różnego rodzaju miejscach w całej Europie, więc musimy doprowadzić do porządku tego, ponieważ po prostu Komisja Europejska zadaje pytania, partie polityczne również w Parlamencie Europejskim zadają pytania, czy Polska gwarantuje po prostu transparentność i szczelność procedur, które są w Unii Europejskiej. Musimy do tego bardzo poważnie podejść. To się teraz odbywa. Mam nadzieję, że też w tej ustawie, jeżeli będą jakieś konieczności, to po prostu my to zaszyjemy w taki sposób, żeby to było zgodne wszystko z prawem. Kwestia dotycząca nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Na pewno będziemy musieli zrobić małe nowelizacje dotyczące nowelizacji tej ustawy, z którą mamy dzisiaj do czynienia. To jest 303b, między innymi doprecyzowanie 303b, bo to jest jedno z kluczowych elementów. Znaczy bez tego my po prostu nie ruszymy dalej w różnych procedurach, które są, i musimy to zrobić jak najszybciej. Natomiast tam się pojawia jeszcze kilka innych kwestii, jeśli chodzi o ustawę o cudzoziemcach. Prawdopodobnie będziemy musieli to zrobić jeszcze przed wakacjami, może chwilę po wakacjach. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby ten proces, który uruchomiłem, budowania strategii migracyjnej, on się zakończył sukcesem. Z tego powodu, że mam nadzieję, że na podstawie strategii da się napisać nową ustawę o cudzoziemcach, która by nam wychodziła naprzeciw nowego państwa imigracyjnego. Tak, znaczy my jesteśmy w tej typu sytuacji, ale jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji, bo w historii migracji nie było takiego case'u jak Polska, która z jednej strony ma zapotrzebowanie na migrację ekonomiczną, ale ma bardzo duże wyzwanie migracyjne na swoich dwóch granicach. Do tego ma bardzo liczną grupę cudzoziemców, która w Polsce już funkcjonuje. A więc tutaj to, co ja staram się przekonywać, mamy jakby dwie rzeczy, trzy rzeczy. Z jednej strony musimy mieć pełne bezpieczeństwo Polski z punktu widzenia procesów migracyjnych, to, co powiedział też premier ostatnio. Bezpieczeństwo będzie, tak jak ja rozumiem, też pana premiera, rozumiem pana ministra Kierwińskiego, to jest również, nie ukrywam, moje podejście, które prezentowałem od bardzo długiego czasu, w którym bezpieczeństwo jest kluczowe. Bezpieczeństwo nie ma, znaczy polityka migracyjna nie może zmniejszać bezpieczeństwa państwa. A więc jakby dlatego to będzie na pewno priorytet państwa. Natomiast ten drugi element to jest element dotyczący praw człowieka, migrantów i bezpieczeństwa rozumiane szeroko, nie tylko i wyłącznie na granicy, ale bezpieczeństwa w kontekście integracji cudzoziemców w Polsce, drugiego pokolenia i tak dalej, żeby zapewnić i tym, i cudzoziemcom, i Polakom koegzystujących razem to bezpieczeństwo funkcjonowania wspólnego. I trzecia kwestia dotycząca wyzwań ekonomicznych, dotyczących szybko rozwijającej się gospodarki. Natomiast tutaj musimy stworzyć inteligentny system monitoringu, co tak naprawdę jest potrzeba, co nie. My dzisiaj mamy system monitorowania zapotrzebowania na rynku pracy, żaden z nich nie jest efektywny. One są raczej stworzone pod stary, taki XX wiek, mogę powiedzieć. Tak? XXI wiek jest kompletnie inny i my musimy stworzyć system naprawdę takiego dobrego systemu monitorowania, w których sektorach my naprawdę potrzebujemy wzmożoną liczbę cudzoziemców, a których nie. Ponieważ cały czas to, co popełniały również poprzednie, że popełniał podstawowy błąd, mianowicie otwierając bardzo mocno rynek pracy, nie mając żadnej oferty, co się dzieje dzień po. Tak? A więc ta kwestia integracyjna jest bardzo istotna i również dobrego planowania również migracji, która jest z innych kontynentów.
po to, żeby nie doprowadzać do różnego rodzaju napięć, które mogą się pojawiać. A więc mam nadzieję, że 2025 rok w czasie prezydencji ustawa zostanie wstępnie napisana i następnie do końca 2025 roku zostanie przedyskutowana. Mam nadzieję, że uda nam się w parę rzeczy też podyskutować w tej sprawie w tym okręgu, w którym to upolitycznienie imigracji będzie troszkę mniejsze. Skończą się wybory do Parlamentu Europejskiego, prezydenckie będą dopiero w 2025 roku, pod koniec tego roku, a więc wydaje mi się, że mamy jakiś taki czas różnych rzeczy, które moglibyśmy zadresować. Przepraszam, może zbyt dużo mówię teraz, ale jeżeli było pytanie o ustawy, to chciałem od razu zamknąć wszystkie te elementy, które są związane z ustawami, żebyście Państwo wiedzieli, jakie są te zamierzenia. Dziękuję.